Cześć, nazywam się Witek Zawadzki, jestem biegaczem amatorem i na obozie biegowym jestem po raz pierwszy. Natomiast z Pawłem trenuję od ubiegłego roku, w sumie to już wyszło nam razem troszkę ponad rok współpracy. Cześć, mam na imię Krzysiek, z Pawłem Matnerem trenuję od samego początku, byłem na wszystkich obozach. Tak, to mój piąty obóz Matner Running Team. Przed nami 7., 8. i 9., czyli ostatni dzień naszego obozu biegowego, czyli biegacze opowiedzą Wam, co tam się działo. Jakie treningi interwałowe wykonywaliśmy, jak wyglądał trening górski, jak podobały się wykłady z osteopatii, neurofizjologii, czy chociażby psychologii sportowej. Z tego miejsca pozdrawiam wszystkich biegaczy, szczególnie dzieci. Hanie już znacie. Hi. Laurę też. Laura właśnie bardzo mocno płakała, kiedy uświadomiła sobie, że to jest ostatni dzień naszego obozu, ale to nie wszystko, bo widzimy się z biegaczami już w lutym, 12 do 20 lutego, Portugalia 2020 rok. Zapraszam Ciebie i tam. Mam nadzieję, że się spotkamy, pobawimy, pobiegamy i będziemy jedli soczyste pomarańcze w Portugalii. Zapraszam do ostatniego vloga obozowego, ale to jeszcze nie koniec wszystkich filmików z naszego obozu z udziałem właśnie uczestników, a tymczasem oddaję głos pierwszemu z nich. Hi. Jeżeli chodzi o 7. dzień naszego obozu, standardowo zaczęliśmy od rozruchu o godzinie 7.00. Rozruch na korcie razem z Magdą Hiller. Potem oczywiście było śniadanie, po śniadaniu chwilka przerwy, żeby się ogarnąć i o 9.40 wyjeżdżaliśmy na stadion do Szklarskiej Poręby. Tam biegaliśmy interwały, byliśmy podzieleni na 4 grupy, każda miała swoje zadanie, akurat grupa, w której ja miałem okazję biegać, biegała 20 razy po 400 metrów. Zadane tempo było na 3.50, przerwa miała wyjść w truchcie przez 1 minutę. No niestety tutaj troszkę przeszarżowaliśmy i finalnie wyszło nam tempo bliżej w okolicy 3.45. Biegało się rewelacyjnie, pogoda była wręcz idealna. Po tym wróciliśmy do hotelu, szybkie ogarnięcie się, prysznic, oczywiście przed tym wszystkim rolowanie i rozciąganie. A następnie obiad. Po obiedzie znowu chwilę przerwy i od godziny 17 zaczynaliśmy drugi trening. Na drugim treningu na początku rolowanie dynamiczne, później krótka przebieżka, no i w końcu rozgrzewka i trening na płotkach. Co prawda skwar zelżał, niebo płakało, no ale i tak było zajebiście. Z rzeczy, które dalej się wydarzyły, to potrenowaliśmy na płotkach, mocno nas przelało, później jeszcze był challenge padnij powstań, no i na sam koniec rozciąganie z rolowaniem. Później wieczorna kolacja, no i po kolacji wykład Magdy Hiller dotyczący po pierwsze osteopatii, czym jest osteopatia, i po drugie zajęliśmy się tematyką neurofizjologii i jak ona wpływa na trening biegacza. Hi. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz proszę w komentarzu neurofizjologia. Krzysiek, jak wyglądał dzień 8 naszego obozu biegowego? No, dzień 8 to jest zawsze wycieczka pieszo-biegowa na Sielnice. Trasy się różnią, ale generalnie chodzi o to, żeby trochę przejść, trochę pobiegać, generalnie być ze sobą i zaliczyć te 19-20 km. Także wyruszyliśmy ze Szklarskiej z Podbiedronki pieszo do schroniska pod Łapskim Szczytem, potem Śnieżne Kotły, Szelnica, no i zeszliśmy na dół do samochodów, które czekały pod Biedronką. Uwaga, biegnę! Tak, biegam! Matner! Tak jak wspominałeś, byłeś już na wszystkich edycjach letnich obozów biegowych. To już piąta. Czym ta edycja różniła się od poprzednich? Znaczy tak, rozkład dnia i program był bardzo, bardzo podobny.
Różnice są takie, że chyba rekordowa ilość uczestników, bo 30 osób to nie było do tej pory nigdy. Było oprócz fizjoterapeuty była też osteopatka, tak? Lub odwrotnie. Tak. W każdym razie na poprzednich była jedna osoba, teraz były dwie, także każdy z nas mógł zaliczyć dwie wizyty i poczuć na sobie, na czym polega praca z osteopatą, na czym polega praca z fizjoterapeutą. Z innych ciekawostek takich pozaprogramowych to to, że było bardzo dużo mężczyzn i generalnie średnia wieku była wyższa niż zwykle, także nie byłem najstarszy, tak jak do tej pory to bywało. Cześć, tu Anita, pozytywnie zabiegana, narzeczona trenera Matnera. Obóz w Jakuszycach był taki fajny, że już jutro jest ostatni dzień. Zamiast rozruchu o 7 rano robimy szybki trening o 7:45 przed śniadankiem. Potem śniadanie, na spokojnie żegnamy się i wymeldowujemy z pokoi tutaj z hotelu w Jakuszycach. Wszystko co fajne szybko się kończy, ale kolejny obóz już w Portugalii, już w lutym. Więcej informacji znajdziecie u trenera Matnera i na dole w opisie, więc zapraszamy. Dziękuję Tobie za oglądanie, polecam Tobie ostatni vlog obozowy, którego być może nie oglądałeś, albo film o tym, dlaczego boli kolana. Z Tobą był Paweł Matner, fizjoterapeuta, trener biegania, no i oczywiście uczestnicy 5. edycji obozu biegowego Matner Running Team w Szklarskiej Porębie.